Dogmat, dzień 18. Tak? Cześć kochani, witam Was serdecznie we Vlogmasie, dniu już 18. Nie wiem, kiedy to minęło i naprawdę już za tym tęsknię. Teraz właśnie się przebrałyśmy z Wiki i jak wiecie, dzisiaj idziemy oglądać suknie ślubne. Niestety pewnie nic Wam nie nagram. Bo jak wiecie, nagrywać w salonach raczej nie można. Tutaj słyszycie lirkę, bo biegę. Także zobaczymy. Jeśli mi się uda, to ok, a jeśli nie, to nie. Trzymajcie kciuki, żebym coś sobie wybrała. A teraz, jak co rano, otworzymy kalendarz adwentowy i zobaczymy, czy miałam rację, co tam jest. Patrzcie, masło kakaowe z jaj. Także super, taki duży, duży słoiczek, więc fajnie. I jak możecie zobaczyć, w końcu sobie wczoraj zrobiłam pazurki, więc już nie będę Was straszyć. Cześć, Wiktoria. Cześć, przywitaj się. Cześć. Cześć. I ja już zjadłam śniadanie, umyłam się, pomalowałam, przebrałam Wiktorię. Tutaj przyszła do mnie Lila. I będziemy czekać do tej godziny 11, a teraz chyba położę ją jeszcze spać, bo dzisiaj wstała o 8 i myślę, że niedługo będzie chciała mieć swoją pierwszą drzemkę. Już widać po oczkach, że jest zmęczona, więc dam jej jeść i pewnie zaśnie. I dostałam piękną karteczkę świąteczną z Magnolii. Tutaj możecie sobie przeczytać życzenia, jak zwykle super. Tutaj podpisy Karoliny i Olgi i Warszawa 2017. Także taka piękna karteczka dzisiaj do mnie przyszła. Dziękuję bardzo. Wiecie co? Właśnie wróciłam z mierzenia sukni ślubnej. I co Wam powiem? Że kupiłam i zmierzyłam tylko, ale to tylko jedną. Nawet mam zdjęcie, ale nie pokażę Wam, bo niestety, znajomi moi oglądają vlogmasy, a nie chcę nikomu pokazywać tej sukni. Całkiem inna suknia niż ja sobie ją wymarzyłam. Całkowicie dosłownie inna. I zmierzyłam tylko jedną. I się w niej tak zakochałam, że nic więcej mnie nie interesowało. Naprawdę mam nadzieję, że i Wam się spodoba. Ale tak jak mówię, zobaczycie dopiero w sierpniu. Patrzcie, tutaj mam 19 prezent. I obstawiam, że to będzie jakiś żel pod prysznic. Byli u nas goście, mój brat z takim malutkim synkiem i jego dziewczyną i dostała Wiktoria znowu prezent, także już Wam pokazuję, co dostała. Super grzechotka, taka mięciutka, do tego taka bluza, kurteczka różowa, taki misio, jeszcze taka gruba, cieplutka bluza z kapturem i mega ciepłe spodnie, takie w środku na polarku i to jest chyba rozmiar 74, więc jeszcze za duże, ale tak na luty już pewnie będą dobre. Zostawiłam ją dosłownie na 2 minuty z Danielem i patrzcie, albo on jest taki nudny, albo ma talent do usypiania dzieci. Wiecie co? Ostatnio mnie bierze na wspominki, jak Wiktoria była jeszcze w brzuszku i dzisiaj znowu coś mnie wzięło i oglądałam zdjęcia i kilka Wam chyba pokażę. Patrzcie, jaki miałam wielki brzuch. Śmiesznie. A patrzcie na to, tutaj już miałam dość spory brzuszek. I jeszcze było tak ciepło, powiem Wam, że ja w ciąży upały znosiłam naprawdę świetnie. I moje zdjęcia z sesji ciążowej są naprawdę piękne i mam wspaniałą pamiątkę, za co Asi bardzo dziękuję. I nawet zdjęcie z prosiaczkiem się znalazło. A tutaj tydzień przed terminem na imprezie pracowniczej. Znaczy wtedy jechaliśmy na imprezę pracowniczą. Tak się dobrze czułam, że nawet poszłam. A tutaj dzień albo dwa przed samym porodem mój brzuszek. Tak na pamiątkę sobie zrobiłam. A tutaj Wiki od razu po urodzeniu strasznie się zmieniła. Jeszcze była tutaj opuchnięta. Ja idę się myć i idę spać, więc widzimy się już jutro. Pa, pa!